Co on teraz robi? Proszę Państwa, takie pytanie zajęła nasza wierna słuchaczka na moim kanale Orakel Miłości u Loeli. Witam serdecznie i chciałam zrobić właśnie takie rozłożenie kart. Zobaczymy. Oczywiście proszę nie traktować tego, co on teraz robi. Nie wiem, kąpie się, patrzy na telewizor. Idzie do supermarket, czyli do supermarketu, idzie do, nie wiem, kina. Nie, o takie coś nie chodzi, bo na pewno tutaj nie mówi tak tarot, tylko chodzi o jakieś tendencje, co on robi, jakie myśli go trapią, w jakich jest energiach, jak się czuje, jest aktywny, pasywny. Jaki będzie jego następny krok, co rozmyśla. Właśnie w takim klimacie jest to czytanie, ok? Na pewno nie mówi tarot tak, on teraz jest w supermarkecie, nie wiem, Biedronka na Dworcowej numer 5, prawda? W taki sposób tarot oczywiście nie odpowiada. Rozumieją Państwo, więc zobaczymy, co on teraz robi, w sensie co myśli, w jakiej energii jest, co trapi go, co zajmuje jego głowę, właśnie w tym sensie. Okej, zanim zacznę czytanie, proszę standardowo o abonamenty mojego kanału, bardzo ważne, lajki, aktywność na moim kanale, ponieważ kanał, by się rozwijał, musi żyć, chce mieć interakcję z Wami, czyli piszcie, czy rezonuje, czy nie. Którą grupę wybrałyście, piszcie. Czy wybraliście, też mężczyźni są na tym kanale. Dziękuję, super. Więc piszcie, jaką grupę wybrałyście, którą właśnie, która grupa z Wami rezonuje. Czy rzeczywiście się to sprawdza. Bardzo mnie to interesuje. W ogóle mnie to inspiruje do dalszych filmików, do nagrywania, do właśnie zajmowania się tym. Jest to ważne też, by to nie była tylko sztuka dla sztuki, nie wiem, nie robię tego dla mnie, tylko robię dla Was, więc piszcie, chcę po prostu od Was mieć właśnie tutaj reakcję, prawda? Co rezonuje, co nie rezonuje, jaka grupa była fajna, jakie tematy Was interesują, bardzo, bardzo właśnie to jest dla mnie ważne osobiście. Także kochani, zacznijmy. Mamy trzy grupy tarota, różne mamy talie tarota, także zobaczmy sobie, co pokażą taroty, znaczy karty tarota, przepraszam, więc mamy pierwszą grupę, kwarc cytrynowy, cytryn tak zwany, tak, kamień właśnie cytrynu, druga grupa ametyst, kwarc ametystowy, właśnie kamień ametystu fioletowy, piękny. Grupa trzecia, kwarc różowy. Kamień różowy, kwarc różowy. I zaczynamy naturalnie od grupy pierwszej. Od cytrynu. Co on teraz robi? Coś wyjaśnia. Wyjaśnia jakieś sprawy tutaj właśnie czy finansowe, czy właśnie chce dawać i brać, czyli być może też sprawie, jeśli chodzi o związek, to chce, być może był egoistyczny, myślał tylko o sobie, teraz przemyślał wszystko, chce to wyjaśnić też z Wami, ponieważ chce w równej mierze dawać, jak i brać, prawda? Jest on sam tutaj pokazany jako król buław. Wow, król buław, oczywiście bardzo tutaj imponujący, charyzmatyczny mężczyzna, silny,
ma wyznaczony cel, do którego chce tutaj dążyć. Śmiało właśnie realizuje swoje cele i jest dla niego teraz właśnie obecnie dobry czas na podjęcie jakichś nowych kroków, na jakiejś nowej decyzji. Z łatwością pokonuje problemy, lubi wyzwania, jest bardzo pewny siebie, aktywny. Oczywiście jeśli chodzi o buławy, no to jest to bardzo seksualny tutaj mężczyzna, czy partner, czy partnerka. Jest to bardzo właśnie seksualna osoba, czyli duże pożądanie, duża atrakcyjność seksualna, aktywność właśnie tutaj seksualna, erotyczna. No, ma wielką namiętność, tak, lubi seks, jest kreatywny, umie podrywać kobiety, podoba się kobietom. No, na pewno ma tutaj duże pożądanie, ponieważ tą buławę, którą trzyma w ręku, no, płonie on naprawdę ogniem, bucha, tak. Jest też władczy, stanowczy, wie czego chce, jeśli chce właśnie, nie wiem, nowej partnerki, seksu, to jest śmiały w działaniu, także ma też coś takiego, jak to się mówi, zwierzęcego w sobie, tak, taką siłę właśnie lwa. Być może jest spod znaku lwa lub ma właśnie takie tendencje, że ma ogromną taką siłę w sobie, wręcz zwierzęcą. Właśnie w takiej energii jest Twój partner, o którego pytasz, jeśli wybrałaś tą grupę pierwszą. Partner jest w takiej seksualnej, bardzo właśnie tutaj silnej, namiętnej aurze i chce coś wyjaśnić. Czy być może w związku chce wyjaśnić jakieś tu problemy? Karta sądu mówi o wyjaśnianiu czegoś. I chce właśnie w równej mierze dawać, jak i brać. Czy chce być właśnie tutaj, nie wiem, jeśli walczy o sprawy finansowe, o sprawy zawodowe, to na pewno chce być pracowity, chce pokazać się pracowitością, chce coś dać też z siebie, dużo zaangażować się, właśnie pokazać swoje zdolności, umiejętności, by coś wnieść właśnie nowego do tej pracy, czy do nowych jakichś projektów, by właśnie finansowo się tutaj zabezpieczyć. Szóstka pentakli, czyli no, bardzo dobre tej karty właśnie finansowe. Lub jeśli chodzi o związek, to chce właśnie stabilności związku, zawalczyć jakiś związek, którym właśnie bardzo duże jest pożądanie, przyciąganie seksualne, duże właśnie tutaj erotyzm, tak? I chce właśnie tutaj wyjaśnić jakieś problemy z partnerem, partnerką. Po prostu chce w tej samej mierze dawać, niż jak otrzymywać, prawda? Być może był jakiś egoistyczny, nie wiem, być może jakiś był narcystyczny. Teraz chcę właśnie to wszystko powyjaśniać, ponieważ no, zauważył potrzebę właśnie tutaj wyrównania tych sił i będzie chciał jakichś rozmów tutaj wyjaśniających. Karta sądu jest też karta powrotów, prawda? Także być może właśnie jakiś powrót, planuje jakiś powrót, i planuje właśnie inwestować dużo, tak jak Wy żeście inwestowały w ten związek, on próbuje Wam to teraz wynagrodzić i oddać, tak? Będzie próbował też właśnie tak samo zainwestować i dawać w ten związek tak dużo, jak Wy do tej pory właśnie dawałyście, czy robiłyście. Lub chcę Wam powiedzieć, że w równej mierze powinniście właśnie dawać, inwestować i właśnie walczyć o ten związek. Także też jest w takiej postawie walecznej, ponieważ no, ma w sobie ogień, pała, czerwony, prawda, kolor, to mówi o pała, o sile przebicia, o sile działania, więc niesamowicie silna tutaj osobowość, prawda, no, wręcz taki właśnie, no, jak to się mówi, zwierzęcy instynkt, tak, więc no, nieźle, nieźle. Jeśli czekacie na mężczyznę, który chce z Wami coś wyjaśnić, to na pewno będzie tutaj on walczył o Wasze, nie wiem, no, o Wasze właśnie piękne momenty razem, tak? Jakiejś intymności, no, erotyzmu, seksu, no po prostu wow, aż promieniuje mi ta karta. Jeszcze właśnie tutaj na dnie tej talii tarota z pierwszej grupy była karta wspomnień, czyli właśnie ten silny, erotyczny facet
tutaj wspomina Was, myśli o Was, tęskni, jest myślami przy Was. No i właśnie karta sądu jest kartą powrotów, więc być może myśli właśnie o powrocie, tęskni za Wami, planuje, no jest właśnie stęskniony, wspomina piękne momenty między Wami, być może też właśnie tego pożądania, tej erotycznej takiej właśnie tutaj pasji, tak? Pięknych właśnie chwil z Wami. Myśli o tym. Na pewno jest tutaj tęskniący. Wspominający, tęskniący. Chce pójść w Waszym kierunku. Chce polepszyć właśnie. Tutaj się czegoś nauczył z tych starych, ze starych błędów. Także w takich tu energiach jest i to właśnie chce zrobić partner z pierwszej grupy. Dziękuję grupie pierwszej. Proszę o komentarze, o właśnie feedback o rezonansie. Grupa druga, ametyst fioletowy. Karty tarota 3. I na spodzie karty pokażę też zaraz, co mamy. No tutaj mamy troszkę inną energię mężczyzny i króla mieczy. Król mieczy to oczywiście walka, waleczna postawa o coś. Facet, który jest intelektualny, czy osoba, którą pytacie, jest intelektualna. Mózg całego tarota, czyli niesamowicie mądry, inteligentny mężczyzna, właśnie, który tutaj na poziomie głowy, intelektualnie, mentalnie, myśli logicznie, analitycznie, podejmuje decyzje bardzo konkretnie. Konkretnie wyraża właśnie swoje cele, bardzo tutaj racjonalnie, prawda, myśli o związku z Wami lub o różnych innych tam finansowych czy zawodowych sprawach. Wyraża się konkretnie, no jest też cięty, ostry w działaniu, też taki zimny, potrafi być zimny, taki stanowczy bardzo, prawda? Także zupełnie inna osobowość niż w grupie pierwszej. Też jest, wow, też jest właśnie grupa sześciu talarów, czyli też myśli on właśnie, żeby tutaj coś podzielić, ale mówię, to jest mieczy, król mieczy, czyli on myśli tutaj, żeby coś sprawiedliwie podzielić. Wow, i mamy też kartę sądu, tak jak w grupie pierwszej, ale zupełnie inną konstelację. Mamy dwie karty się powtarzają z grupy pierwszej, ale jest jednak to inna zupełnie tutaj energia, która mi od tych kart idzie i inna konstelacja tych kart, więc ten król mieczy myśli o podziale sprawiedliwym przed sądem. Przypuśćmy, jeśli macie rozwód teraz, jeśli, nie wiem, macie podziału majątku, jeśli macie podział, nie wiem, właśnie różnych tutaj spraw, tak, czy finansowych, czy nie wiem, firmy myślcie razem, to myśli tutaj mężczyzna o tym rozwodzie, o tym rozstaniu bardzo logicznie, racjonalnie, jak macie to podzielić, jak macie to właśnie sprawiedliwie tutaj między sobą dogadać i podzielić. Także bardzo tutaj jest analityczny, właśnie myśli o tym teraz, siedzi, grubluje, myśli, co macie do podziału, co właśnie jeszcze zostało ewentualnie do podziału, co macie właśnie sprawiedliwie tutaj odciąć, tak? Bo miecz to odciąć, podzielić, chce walczyć właśnie tutaj tym mieczem, tak jakby mówię właśnie, to jest symbol, tak? O właśnie sprawiedliwe tutaj podziały majątków, pieniędzy, nie wiem, czy może chodzi też o dzieci, tak? Także musi być sprawiedliwość. Sprawiedliwość właśnie jest tutaj bardzo władczy i sprawiedliwy, racjonalny, konkretny, nie waha się właśnie tutaj, jeśli chodzi o konkretne decyzje w sprawie podziału majątku, w sprawie rozwodu jakiegoś. Jeszcze mi się inna
nasuwa tutaj interpretacja, jeśli Państwo powiedzą, nie, no przecież u nas nie ma rozwodu, nie ma takich tutaj problemów, wręcz przeciwnie, jest ok, no to powiem jeszcze inną wersję, która mi się teraz nasunęła, że na pewno jest tutaj mężczyzna, który będzie walczył, by w Waszym związku, jeśli na przykład bierzecie ślub lub mieszkacie razem lub kupujecie jakąś imobilię, tak, mieszkanie, czy nie wiem, auto, firmę, budujecie jakąś firmę wspólną, to na pewno taki typ faceta, taki typ osoby, taki typ partnera będzie, czy partnerki, będzie myślał o tym, by sprawiedliwie wszystko tutaj, nie wiem, podpisać, spertraktować, nie wiem, pisemnie tutaj wszystko uregulować, tak? Czyli sprawiedliwie, by był taki balans właśnie sprawiedliwy, tutaj jak na tej szóstce pentakli, czyli równa część, wy, równą część wy wnosicie do w związku i on, czyli równo, po równej części inwestujecie, w równej części właśnie tutaj finansowo, przypuśćmy, wnosicie coś, czy uczuciowo, emocjonalnie, w równej części, żeby to było sprawiedliwie, dobrze właśnie przemyślane by to było, prawda, nie przez emocje, nie przez uczucia, tylko racjonalnie, mentalnie, właśnie tutaj na zimno wszystko, tak, wszystkie kontrakty, czy u notariusza, czy gdzieś tam, nie wiem, w jakimś registrze, wszystko ma być racjonalnie, konkretnie uregulowane, prawda, czyli po równej części, żebyście sprawiedliwie później w razie co się stanie, tak, to, żeby było sprawiedliwość tutaj, żeby było sprawiedliwie podział wszystkiego, także równowaga dla niego jest ważna, odpowiedzialność właśnie za te wszystkie tej umowy, przed właśnie oficjalnymi różnymi takimi tutaj, jak to się mówi, przepraszam, urzędami, tak, przed oficjalnymi urzędami, czy sąd, czy notariusz, czy nie wiem, jakiś, prawda, fachowiec, gdzie podpiszecie właśnie jakieś tutaj fachowe umowy, czy nie wiem, czy musicie się właśnie dogadać, pertraktować. Taki mężczyzna jest konkretny, bierze wszystko na zimno, prawda, wszystko musi się tutaj zgadzać, musi być fair, tak, brać i dawać w tym samym balansie, prawda, na pewno będzie u notariusza, jeśli bierzecie z taką osobą ślub, to będzie na pewno u notariusza ten kontrakt przed zawarciem małżeństwa, co ty masz, co ja mam, co ty wnosisz do małżeństwa, co ja wnoszę do małżeństwa, na zimno, racjonalnie, także nie ma tutaj żadnych och, ech, prawda, tylko bez emocji taki facet potrafi po prostu z Wami tutaj konkretnie zobaczyć czarno na białym, także wszystko musi być tutaj zgodne właśnie u niego z taką równowagą właśnie, jeśli chodzi o to sprawiedliwość, dobrze przemyślane sprawy, tak, fair, wszyscy muszą być po prostu w porządku, jeden do drugiego, takie coś tutaj właśnie mi wychodzi, więc on tutaj już coś myśli o tym, czy to rozwód, czy to ślub, czy to kupno imobili, czy to kupno, nie wiem, domu, samochodu, wszystko musi on tutaj myśli właśnie w tej chwili. Myśli, jeśli macie jakiś taki plan, myśli konkretnie, planuje, jak to podzielić, jak to wszystko tutaj ułożyć, by każdy miał po równo, by nikt nie był poszkodowany w tym. Jeśli chodzi tu o związek trójkowy, mamy trzy kielichy, dry kelsie, trzy kielichy, no to jeśli chodzi o jakąś taką trójkową tej relację, no to uwaga właśnie, byście walczyły o swoje, byście właśnie nie straciły na jakichś tam umowach, uważać jeszcze z kim on tam ma na boku coś, tak, żeby się nie były poszkodowane, ponieważ tu mi się pokazuje ewentualnie taki trójkąt, być może jesteście w jakiejś relacji trójkowej, jeśli bierzecie rozwód, który tutaj właśnie mi jako pierwszy wpadł w tej konstelacji kart, to uważajcie właśnie, jeśli bierzecie rozwód, by ta trzecia osoba, czyli jakaś, nie wiem, partnerka, nowa kochanka, nowa potencjalna jakaś żona, by się nie wtrącała tutaj w te wasze sprawy, w wasz podział majątku, wasze dzieci,
by tutaj nie chciała dla siebie coś brać i czerpać, tylko po prostu uważajcie, by się tutaj nikt, jakaś żadna osoba trzecia nie wmieszała w Wasze regulacje spraw, prawda? Jest taka przestroga. Z drugiej strony, jeśli chodzi u Was o ślub lub kupno jakieś, nie wiem, kupno razem jakiejś immobili, jakieś, nie wiem, założenie firmy i tak dalej, to też właśnie tutaj oznacza ta karta no, wiele kontaktów z innymi, radość, pozytywne załatwienie spraw, na pewno szczęście, dobry, piękny czas, być może właśnie jeśli bierzecie ślub, to też radość właśnie, być może nawet ciąża, dzieci, także cieszyć się z sukcesu, ale też uważać właśnie tutaj, no, przy tym podpisaniu różnych tutaj pertraktacji, no bo była karta sądu, więc na pewno coś będzie. No i zadowolenie jest, właśnie taka radość, by się cieszyć wspólnie i radować dla wszystkich, którzy nie rozwodzą się, ale wręcz przeciwnie, biorą ślub lub zaręczają się lub planują dzieci. Jest tu pozytywna karta rozwoju. Także taka właśnie tutaj dla grupy drugiej przepowiednia, wróżba. Też ciekawa, zupełnie inne energie pomimo dwóch tych samych kart. Dziękuję grupie drugiej. Proszę o komentarze, czy rezonuje ta grupa z Wami. I zobaczmy teraz, kochani, grupę drugą. Grupa trzecia, przepraszam. Zobaczmy grupę trzecią. Witam grupę trzecią, kochani. Kwarc różowy, czyli to jest taki kamień właściwie dla miłości, prawda? Kwarc różowy jest też właśnie tutaj dla czakry serca. Zobaczmy sobie grupę trzecią. Trzy karty tarota. O, tu mi wypadły cztery, przepraszam. Cztery karty mi wypadły, więc wzięłam wszystkie. Nie chciałam redukować, bo jak karty wypadają, to znaczy, że chcą same coś powiedzieć, prawda? Także to jest ważne. Zobaczmy, jakie karty mi wypadły. No tu zupełnie już inna energia, nawet już widzę po pierwszej karcie. Tutaj jest wisielec. Czyli osoba, o której myślicie, jest pasywna, wisi w przestrzeni. To nie znaczy, proszę sobie tego nie tłumaczyć, że wisi na lampie i dynda, tylko właśnie jest w takiej energii dzisiaj, tak? To pytamy dzisiaj o tę osobę, czy właśnie no, w tych dniach teraz jej energia jest pasywna. Wisielec mówi o osobie, która się wycofała na chwilę i jakby odwróciła swoją pozycję widzenia i chce zobaczyć te sprawy, które się wydarzyły, z innej perspektywy. Chcę jeszcze raz przemyśleć te wszystkie sprawy i być może znaleźć właśnie jakieś inne, nowe rozwiązanie na te problemy. Więc karta ta mówi na pewno, że osoba, którą pytacie, jest teraz w takim wycofaniu, izolacji, intensywnym myśleniu, namyślaniu się i na pewno jest pasywna. Nic nie robi w tej chwili. Grubluje, myśli, tak? Potrzeba jej tego czasu właśnie na ułożenie sobie spraw w głowie, spojrzeniu na to właśnie z innego kąta, z innej perspektywy. Także zupełnie inna energia tego partnera czy partnerki, którą pytacie. Dziesiątka kijów mówi o zakończonym jakimś projekcie, o zakończonej fazie życia, w której on się znalazł, właśnie odszedł od czegoś, jego aktywność się zakończyła, no tak, pasuje, koniec jakiejś drogi, koniec jakiegoś związku, koniec jakiegoś etapu życia, koniec jego aktywności, odsunął się, by właśnie odpocząć, być pasywny, przemyśleć właśnie, co chce robić, jakie kroki ma nowe zupełnie podjąć. Także dzisiaj jest na pewno w takim modusie jakby przeciążenia. Prawda? Przeciążyły go te 10 kijów, czyli
przeciążyły go te stare sprawy i no nie może ich już udźwignąć, wycofuje się, kończy to, nie może już, nie ma siły, jest wyczerpany i zupełnie z innej perspektywy, w pasywnej właśnie fazie przemyśli teraz, co ma jako następne zrobić. Chciałby, by narodziło się coś zupełnie nowego, by rozkwitło, zaczęło się zupełnie coś innego, nowego, by coś właśnie nagle, jakaś nowa idea mu rozkwitnęła, jakaś nowa szansa, nowa właśnie tutaj możliwość. Pragnie jednak, by, jeśli to jesteś ty, osoba pytająca, jako cesarzowa, to myśli na pewno właśnie o tym, by zbudować z taką osobą dobry, piękny związek, by być dobrym partnerem, dobrym ojcem, dobrym małżonkiem, by zacząć coś pięknego na nowo, solidnego. I szuka właśnie nowych tutaj, zupełnie nowych planów, nowych jakichś właśnie pomysłów. Dlatego wisi właśnie i patrzy na te sprawy z innej perspektywy. Szóstka mieczy. Szóstka mieczy mówi znów o tym, że płynie, jedzie, idzie w nowym kierunku. Szuka czegoś zupełnie nowego. Czyli odchodzi intelektualnie od tego starego dzisiaj, teraz, na tą chwilę. Mentalnie zostawia wszystkie sprawy za sobą. Patrzy na sprawę pomiędzy wami, czy nie wiem, coś, co się między wami skończyło. Zostawia to za sobą. Jest właśnie w energii tego wisielca, by przemyśleć wszystko od początku, od zera i wyrusza tutaj w poszukiwaniu zupełnie innych pomysłów, innych projektów. Szuka nowych w ogóle tutaj spraw. Chce zacząć coś na nowo, chce zacząć coś innego. Dlatego potrzebuje chwili właśnie izolacji dla siebie, by jeśli jak wyjdzie z tej izolacji, z tej pasywności, to zacznie zupełnie nową fazę w swoim życiu, nowy plan. Także coś bardzo, bardzo, bardzo intensywnie w samotności, izolacji myśli. I jest na przełomie właśnie zaczęcia zupełnie czegoś od początku, nowego w swoim życiu. Jeszcze tutaj na tle karty Tarota pokazała mi się karta Rydwanu. Czyli jak wyjdzie z tej izolacji, z tego modusu właśnie karty wisielca i będzie miał pomysły na coś nowego, to wtedy ruszy po prostu z kopyta tym właśnie tutaj Rydwanem jak szaleniec, jak narwaniec, jak furiat. Wtedy będzie miał nowy pała, właśnie nową energię i siłę do realizacji swoich zupełnie nowych planów. Wtedy wyjdzie właśnie z tej jaskini, z tej izolacji, samotności, tej właśnie, którą teraz mentalnie ma, i ruszy odważnie w świat i zacznie robić nowe projekty. Zacznie po prostu jeszcze raz od początku, ale z wielką energią, motywacją, pasją. Niemniej jednak, czy mu się to uda, to jest wielki znak zapytania, ponieważ Rydwan jest oczywiście kartą szybką, stanowczą, energiczną, właśnie na jakieś zmiany, raptowne tej zmiany w naszym życiu, ale nie wiadomo, czy pojedzie w prawo, czy w lewo. Nie wiadomo, dokąd tak naprawdę ten Rydwan zajedzie. Więc wszystko jeszcze jest tutaj ewentualnie otwarte, prawda? Karta Rydwanu jest jednakże oznacza szybkie zmiany. Punkt zwrotny w życiu. Nowa szansa, ważny moment w życiu, przełomowy moment w życiu.
Także jak ruszy tym rydwanem, to na pewno będzie to przełom w jego życiu. Szuka zupełnie coś nowego. Czy mu się to uda? To jest na razie jeszcze nie wiadomo, jest to znak zapytania. Ale to, że coś nowego zacznie, na pewno jest tutaj widoczne. I na pewno dzisiaj o tym właśnie bardzo, bardzo, bardzo intensywnie myśli, rozmyśla, planuje. Dobrze, dziękuję grupie trzeciej. Bardzo proszę, kochani Państwo, o lajki, komentarze, czy rezonują te grupy, którą grupę Państwo wybrali, co jest tutaj właśnie z Wami zgodne. Też to pytanie było ciekawe, nawet jeśli się dowiedzieliście, czy Wasz partner jest teraz w Biedronce, czy na fotelu sobie, nie wiem, zrobił siestę, ale widzicie teraz, co robi, co myśli, w jakiej energii jest, prawda? I właśnie na tym polegało tutaj to czytanie. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam Państwa wszystkich, do usłyszenia już niedługo. Proszę odwiedzać mój kanał na weekend. Będzie dużo filmików nowych dzisiaj i jutro. Jutro obiecuję Państwu lustro. Do usłyszenia już niedługo, kochani. Wszystkiego dobrego.